Witam Cię serdecznie na moim kanale, jak zwykle w sobotę o 8:45, a jeśli chcesz być na bieżąco, to oczywiście bardzo zachęcam do subskrypcji, dzięki temu żaden film Cię nie ominie. Ostatnio pojawiają się tematy, które Was bardzo interesują, więc warto być na bieżąco. A dzisiaj przychodzę do Was z moim naprawdę dużym zamówieniem z Born to Be, które właśnie tutaj mam ze sobą. Nie wiem, czy pamiętacie, podlinkuję Wam tutaj ten haul. W zeszłym roku nagrywałam właśnie zakupy z Born to Be, gdzie no mega się zawiodłam i większość z tych rzeczy musiałam oddać i na przykład pamiętam, że nie warto zamawiać tam butów i ja bym ich dalej nie zamówiła, także mamy tutaj same ciuchy. No i mam nadzieję, że tym razem się nie zawiodę. Daliśmy sobie drugą szansę, tak można powiedzieć, bo bardzo mi się te rzeczy spodobały, też była promocja, wiem, że zwroty są za darmo, więc jakby nie ma z tym problemu. No i miałam ochotę spróbować po raz kolejny, więc lecimy. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Perełkę zostawię na koniec, która przynajmniej na stronie najbardziej mi się podobała. Oczywiście powiem Wam ceny i będę Wam też pokazywała zdjęcia, jak to wygląda na modelce. Na wszystkie te rzeczy miałam kod rabatowy, więc wyświetlę Wam po prostu cenę taką sklepową tutaj, a ja za nią zapłaciłam 79 zł 99 groszy już po tej przecenie. To chyba było minus 20%, o ile się nie mylę. Sukieneczka wygląda tak. Ja wzięłam tą sukienkę w rozmiarze M, w ogóle chyba wszystkie rzeczy wzięłam w rozmiarze M, bo chciałam, żeby były takie wygodne i luźniejsze, poza tym z doświadczenia też. Jeśli chodzi o metkę, ona jak widzicie nie jest to metka z żadnej firmy, po prostu Born to Be skupuje, no wiadomo skąd. Dobra, więc pierwsza sukienka, ładnie wygląda, tylko jest duża. Kurczę, a myślałam, że ta S-ka będzie za mała. Ale zobaczymy, może ona właśnie będzie taka fajna, luźna. Słuchajcie, jest bardzo mięciutka. Chyba nie będzie prześwitywała. Tutaj w pasie ma ściągacz. Ma bardzo fajny dekolt, ja właśnie taki lubię, ale obawiam się, że ta sukienka będzie zdecydowanie za duża dla mnie. Także zaraz ją przymierzę i zobaczymy. Rękawy ma bufiaste i śliczna. Naprawdę jest bardzo ładna, taka mięciutka, bo jak pamiętam te sukienki z zeszłego roku, to one były takie sztywne. Wypisali się, że one są ładne, że ja przesadzam i tak dalej, ale one, słuchajcie, były takie plastikowe, ten materiał był taki sztuczny, więc no naprawdę w dotyku ta jest super. Zaraz zobaczymy, czy jest tutaj jakaś metka. 100% poliester, także tak wygląda, jest naprawdę mięciutka i zaraz ją przymierzymy. No i słuchajcie, już ubrałam tą sukienkę, no i jestem zachwycona. Myślę, że ona jest po prostu przepiękna. Bałam się trochę tego rozmiaru, co prawda, tak jak Wam mówiłam, to jest M-ka i ona jest taka luźniejsza, ale ja generalnie nie za bardzo przypadam za takimi, wiecie, obcisłymi sukienkami. Szczególnie, że jestem dosyć wysoka i wtedy w takich obcisłych, no nie wiem, ja się nie czuję. Ja lubię takie właśnie luźniejsze sukienki, zwiewne, gdzie można się najeść. Nic tutaj jakby nie widać, a myślę, że i tak kształty są fajnie podkreślone tutaj tym spięciem pod talią, jak i również tym dekoltem. Ona jest taka dziewczęca, letnia, no jest przepiękna. Rozmiar jest również idealny, mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Z tyłu, jak widzicie, ona jest taka, o tutaj trochę widać, bo jakby to było tak wyżej, to chyba byłoby lepiej. Powiem Wam szczerze, że jest dość krótka. Nie jest to długa sukienka, jak widzicie, tak sięga do połowy ud, ale nic tutaj nie widać, czego być widać nie powinno. A wizualnie jest piękna, jest taka dziewczęca, ten dekolt jest fajny, on trochę się tutaj otwiera, więc czymś tutaj najlepiej ją spiąć, żeby to nie wychodziło. Tutaj zerkam sobie w lusterko, no ale jest przepiękna, nie mam słów po prostu i daję jej normalnie 10 na 10. Mam nadzieję, że też Wam się podoba. Jest piękna i te rękawy takie bufiaste, myślę, że przechodzę w niej całe lato. To się nazywa mieć dość jasno sprecyzowany głos. Zobaczcie, że te tutaj kropeczki i ta halka jest bardzo podobna do tej sukienki. I następna sukienka będzie to sukienka w kolorze białym, za którą zapłaciłam 47,99. Tutaj Wam wyświetlę cenę sklepową bez promocji. Tak jest zapakowana, również foliowy worek.
Okej, okay, w dotyku nie jest taka zła. Ona była w takim rozmiarze, można powiedzieć, trochę uniwersalnym, bo to jest takie S łamane na M, ale bardzo piękna była na zdjęciu. No, na żywo też nie jest zła. Co prawda ten materiał już jest gorszy niż w przypadku tej różowej sukienki. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest wiskoza. No, tamten materiał jest lepszy. No, powiem wam szczerze, że jest ładna, ale dość droga jak na swój wygląd. Ona na pewno pięknie wygląda w kamerze, ale ona jest taka trochę sztywna i to jest materiał, który będzie się cały czas gniótł, bo to już widzę, i będzie prześwitywać, tak. Więc nie wiem, przymierzymy i zobaczymy, jak wygląda. I ta sukienka wygląda w ten sposób i powiem wam szczerze, że raczej nie będzie to mój ulubieniec i nie wiem, czy ją zostawię. Co prawda jest ładna, nie można o niej powiedzieć, że jest brzydko uszyta, bo i ten dekolt jest fajny i ona jest luźna, ale tragicznie prześwituje i ten gniocący materiał też na pewno nie będzie łatwy w noszeniu. Nie wiem. Nie wiem, co o niej myśleć. Może gdyby nie prześwitywała, szczególnie na dole i z tyłu, to byłoby lepiej, bo ona jest dość ładna, taka do kolan. Trochę mi przypomina jakąś koszulę nocną, ale dobra, nie jest tak źle. Naprawdę jest to ładna, letnia, zwiewna sukienka, bardzo tutaj lekka, odkryta, naprawdę jest ładna. No ale mówię, nie lubię takich sukienek, które tak mocno prześwitują, że nie wiadomo, co ubrać pozbyt, więc... Nie wiem, co myślicie. Tutaj w ogóle ta góra mi się bardzo podoba. Jest ładna, jest koronkowa, jest piękny dekolt, jest bardzo dobrze uszyta, tylko ten przyświt... Może jakby jakaś harka była pod spodem? Nie wiem, możecie mi dać znać, co myślicie, ale ja na przykład nie lubię prasować i... No pracuję, ale nie lubię tego robić. I tak jak tamta sukienka różowa na pewno będzie do ubrania od razu tak, bez prasowania, tak z tą na pewno będę się męczyć i tak samo jak usiądę, ona będzie się gnieść, bo to... czuć w tym materiale, więc to mi się nie podoba, no ale nie wiem, jeszcze przemyślę, ale przez te wygniecenia ja dam tej sukience 5 na 10, tak, połowie mi się podoba, faktura jest ok, szycie, ale materiał jakby i to prześwitywanie ją skreśla, możecie być. I następnie zamówiłam dresy, ponieważ no teraz dużo się chodzi w dresach. No ale są to spodnie damskie, zapłaciłam za nie 51,99, tutaj macie cenę sklepową i zamówiłam je w kolorze czarnym. I powiem wam szczerze, że wyglądają całkiem ładnie, S na M, wydaje mi się, że rozmiar będzie ok. Tutaj mają takie fajne kieszonki z boku, tutaj jakieś paseczki, które niekoniecznie mi się podobają. Nogawki tutaj są ściągane, więc dobrze. Tutaj jest również pas taki bardzo elastyczny i sznurek do zawiązania w talii. Także no, powiem wam szczerze, chyba jak za 50 zł to jest ok. Zaraz przymierzymy i zobaczymy, jak będzie to wyglądać na mnie. Ale wizualnie są bardzo ładne i bardzo miękkie. Także fajnie. Dobra, lecimy dalej. Zawsze mam problem z pokazywaniem spodni, ale mam nadzieję, że w odbiciu i troszeczkę tutaj dobrze widzicie. Więc jeśli chodzi o te dresy, powiem wam szczerze, że dla mnie są przepiękne i od razu mogę wam powiedzieć, że daję im 10 na 10. Są mega, mega wygodne, a ten materiał jest taki niebawełniany, jak te dresy, które kupowałam w Research, podlinkuję wam tutaj film, pokazywałam wam je. One są, tamte są takie typowo do domu, one wiecie, obłażą, trochę się rozciągają i tak dalej, a te są takie elastyczne, że czuję, że one się nie będą rozciągać i tutaj nic się nie będzie przyklejać, bo one są takie śliskie, powiedziałabym. Także do nich tylko ubrać jakieś Adidasy, sneakersy i można na trampki i można w nich śmigać normalnie na ulicę, także bardzo mi się podobają, są idealne do domu i nie tylko, także super, no naprawdę nic nie mogę tego powiedzieć, świetna, wow, w ogóle jestem zdumiona tym zamówieniem. I teraz słuchajcie, nie mogę odróżnić tej sukienki, tamtej białej od białej, którą mam tutaj i która z nich kosztowała 79 zł, a która z nich 47,99 i nie wiem, która, bo obie są zapisane jako white, więc... Nie wiem, ale na pewno tutaj wam napiszę prawidłową cenę i cenę, jaką ja zapłaciłam. Sprawdzę to po prostu w internecie.
To już na pewno nie przymierzając widzę, że ona jest duża. Słuchajcie, to nie jest M-ka, to jest na pewno L-ka, co najmniej. Myślę, że no XL może nie, chociaż no myślę, że to jest L na XL. Ona jest naprawdę ogromna, a szkoda, bo jest bardzo ładna i ta biel, i tutaj ta koronka. A powiem wam szczerze, że tak jak nigdy mierzyłam się z centymetrem, siedziałam przed komputerem i tak dalej, więc ewidentnie tutaj coś z tymi rozmiarami jest nie tak. Dobra, idziemy mierzyć i zostaje nam ostatnia rzecz. I kolejna sukienka. Muszę wam powiedzieć, że jestem w sumie zaskoczona, bo jak ją pokazywałam przed chwilą, to mi się ona wydawała ogromna i szeroka. Ale ona ma taki opływowy kształt, jak widzicie tutaj jest ucięta pod biustem w tą stronę, że tutaj jest tak bardzo luźno i swojsko, że wydaje mi się, że nie widać, że ona jest taka duża, jak mi się wydawała przed chwilą. Także albo tutaj kwarantanna tak zadziałała. Ale rękawy są ok, są luźne, takie bardzo przewiewne. No powiem wam szczerze, że podoba mi się też ta sukienka. Także no, jestem naprawdę zdumiona. Co prawda ona też trochę prześwituje, więc tylko cielista bielizna pod spód obowiązkowo. Ale jest taka luźna, przewiewna, tak wygląda z tyłu. Ta różowa sukienka pierwsza przeboska 10 na 10, tamta była 5 na 5. Ale tej, słuchajcie, no 8, 9 na pewno dam. Nie wiem w sumie, co jej brakuje. Naprawdę mi się podoba. Naprawdę jest bardzo ładna, taka dziewczęca, zwiewna, idealna na lato. Piękny materiał, piękne rękawy, no, born to be. Tyle. No i zostały nam ostatnie rzeczy, ale ta jest bardzo fajna. I najlepsze zostawiłam na koniec, a przynajmniej mam taką ogromną nadzieję, bo mega mi się ta rzecz podobała na stronie. A mianowicie jest to kurtka damska, taka katana, za którą zapłaciłam dość dużo, ale to i tak była cena po przecenie. Więc ja zapłaciłam 163 zł. Tutaj macie cenę sklepową, która była dużo wyższa. Proszę, żeby to było piękne, bo wyglądało przepięknie na modelce. I jeśli chodzi o rozmiar, wzięłam ją również w rozmiarze S na M, no bo jednak katana jeansowa nie powinna być ciasna, przynajmniej ja się w takich nie czuję, ale zapachniało jeansem, no ale mam nadzieję, że ona nie będzie, wiecie, taka. Wizualnie jest piękna, proszę, żeby była za duża. No, słuchajcie, zobaczcie, ona tak mi się podoba, jest przepiękna. Ja w ogóle ubieram się, jak widzicie, tak stonowanie, ale czasem lubię, kiedy ubiorę i mam w szafie taką jedną, dwie, trzy rzeczy, które tak się wyróżniają, są takie inne. I właśnie ubiorę taką katanę na zwykłą bluzkę i jest cacy. No słuchajcie, ona jest przepiękna, naprawdę strasznie mi się podoba. Tutaj ma takie sznureczki, takie kawałki jakiegoś łańcuszka, tutaj ma ćwieki, w sumie wygląda jak taka DIY, ale w ogóle jest bardzo porządna, nie jest za gruba, więc będzie fajna, taka elastyczna. Tutaj również na kołnierzu ma, zobaczcie na te plecy, no są, jak to się trzęsie, są czaderskie, no ta kurtka jest przepiękna. Także mam nadzieję, że warto było tyle zapłacić i będzie dobra, także idziemy ją mierzyć i zaraz do was wracam. No, więc tak wygląda ta kurtka. Muszę wam powiedzieć, że myślałam, że ona będzie trochę dłuższa. Na pewno byłaby lepsza, gdyby była ciut dłuższa. Byłaby wtedy mniej taka kwadratowa. Także trochę tutaj te proporcje mnie nie urzekają, ale myślę, że i tak jest piękna. Naprawdę strasznie mi się podoba. Tutaj te łańcuszki, te ćwieki. Leży bardzo dobrze, no i tak jak mi się wydawało, jest taka super mięciutka i wygodna, gdzie często przy kurtkach jeansowych te rzeczy są takie sztywne i ja się w tych kurtkach jeansowych czuję taka, wiecie, jak taki robot, a jeśli nie daj Boże ubiorę na tą kurtkę, to w ogóle mam wrażenie, że tak chodzę. A tutaj ona jest taka bardzo elastyczna, taka giętka i słuchajcie, powiem wam szczerze, nawet ten kształt jej ładnie wygląda, nawet jakby była zapięta, także... No, naprawdę jestem z tego zamówienia mega zadowolona. Ta kurtka również mi się strasznie, strasznie podoba i myślę, że dobra, no może za ten kształt dałabym jej
9 na 10, bo jakby była dłuższa, to by była taka mniej bufiasta, ale i tak strasznie mi się podoba, nie wiem, musicie mi dać znać, co wy myślicie, czy wam się też ona tak podoba jak mi. I to już było wszystkie rzeczy, jakie zamówiłam z Born to Be. Koniecznie dajcie mi znać, co wam się podobało, a ja osobiście bardzo się cieszę, że skusiłam się jeszcze raz na zakupy w tym sklepie, bo tak jak za pierwszym razem byłam totalnie na niebo, większość rzeczy oddałam, albo prawie wszystko, chyba zostawiałam jedną sukienkę. Tak tutaj, no normalnie jestem zachwycona. Jedyne co, to nie spodobała mi się ta biała sukienka i myślę, że ją po prostu oddam, bo zapłaciłam za nią prawie 50 zł, ona bez promocji była droższa. I myślę, że jak sobie dopłacę 10-20 zł, to będę miała sukienkę, którą będę na 100% nosić i będę z niej na maksa zadowolona. No a tam przez to prześwitywanie przede wszystkim, no nie przypadło mi do gustu, więc tą będę na pewno odsyłała. Ale resztę zostawiając, naprawdę tymi rzeczami zachwycona i cieszę się, że zrobiłam tam po raz drugi zakupy. Wow, naprawdę to zamówienie jest bardzo udane. Także tyle moi drodzy, zapraszam was do innych moich filmów i oczywiście do subskrypcji, dzięki temu żadne wideo was nie ominie, a my widzimy się już w następną sobotę. Pa, pa!